Obliczyć sinus 135 stopni, cosinus 135 stopni i tangens 135 stopni. Żeby rozwiązać to zadanie, to posłużymy się definicją funkcji trygonometrycznych w układzie współrzędnych za pomocą okręgu jednostkowego. Którą tę definicję już pokazywałem wam w trzech poprzednich filmach. No widzimy, że kąt, który tutaj mamy, 135 stopni, to jest więcej niż kąt prosty, więcej niż 90 stopni, a zatem taka. Najbardziej podstawowa definicja funkcji trygonometrycznych za pomocą stosunków odpowiednich boków w trójkącie prostokątnym jest tutaj niewystarczająca. Więc weźmy sobie okrąg jednostkowy. Ja tutaj sobie przygotowałem wcześniej, żeby nie musieć teraz odręcznie jakiegoś pokracznego okręgu rysować. Tylko mam ładny taki komputerowy. No i teraz narysujemy sobie w tym układzie współrzędnych kąt 135 stopni w standardowym położeniu. Co to znaczy standardowe położenie? No, czyli takie, że wierzchołek tego kąta jest w początku układów współrzędnych, który to punkt jest jednocześnie środkiem tego okręgu jednostkowego. Teraz początkowe ramię kąta pokrywa się z dodatnią półprostą na osi X. czyli Tutaj mamy początkowe ramię kąta. No i teraz kąt dodatni to jest taki, który mierzymy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, czyli w tym kierunku. To jest kierunek obrotu dodatni. Przeciwny do ruchu wskazówek zegara. No i teraz gdzie będzie końcowe ramię tego kąta? 135 stopni to jest 90 plus 45. 90 to jest kąt między osią X a osią Y. I jeszcze 45 stopni dalej. Czyli dokładnie musimy przedzielić tę drugą ćwiartkę na pół. Naszym drugim ramieniem kąta. No powiedzmy, że to jest... Moja próba przedzielenia tego na pół. No i to jest nasz kąt. 135 stopni pomiędzy tą półprostą a tą półprostą. No i teraz ta nasza półprosta przecina okrąg jednostkowy w pewnym punkcie. No i jak pewnie pamiętacie. Wartości funkcji sinus, cosinus i tangens są związane ze współrzędnymi tego punktu przecięcia. No to oznaczmy sobie współrzędę tego punktu przecięcia przez x i y. Czyli nasze końcowe ramię kąta przecina się z okręgiem jednostkowym w punkcie współrzędnych x, y. No i teraz wiemy, że sinus naszego kąta, w tym wypadku tym kątem jest 135 stopni, to jest współrzędna y tego punktu przecięcia cosinus naszego kąta to jest współrzędna x tego punktu przecięcia, a tangens, tangens naszego kąta to jest stosunek współrzędnych y do x. Więc wystarczy, że znajdziemy współrzędne tego punktu przecięcia i będziemy mieli odpowiedź na nasze zadanie. Będziemy mieli wartości funkcji trygonometrycznych tego kąta. No dobrze, no to jak teraz znaleźć? Te współrzędne. No to tutaj posłużymy się trójkątem prostokątnym. Ja tutaj dorysuję sobie taką pionową kreseczkę, czyli ona tutaj dochodzi pod kątem prostym do osi x. No i w ten sposób narysowałem sobie trójkąt prostokątny. Po prostu widzimy, że ta definicja za pomocą okręgu jednostkowego, to jest pewne uogólnienie tej definicji funkcji trygonometrycznych za pomocą stosunków boku w trójkącie prostokątnym. Więc tutaj znowu pojawia się trójkąt prostokątny i będziemy znowu korzystali z twierdzenia Pitagorasa i w własności trójkąta prostokątnego, żeby wyznaczyć wartości tych współrzędnych tego punktu przecięcia. No dobrze. To co my wiemy o tym trójkącie? Jaki tutaj jest kąt? Możemy zadać sobie takie pytanie. No ten kąt który teraz narysowałem i ten, który mieliśmy wcześniej. No to to są kąty przyległe. One w sumie mają 180 stopni. Jeżeli w sumie mają 180 stopni, to znaczy, że tutaj musi być 45, żeby suma była 180. No dobrze, a jaki jest kąt tutaj naprzeciwko? No wiemy, że suma kątów w trójkącie jest, musi być równa 180 stopni, czyli wiemy, że kąt teta, bo tak go tutaj nazwałem, dodać 45 Stopni i dodać 90 stopni, no bo tu mamy kąt prosty, ma być równe w sumie 180 stopni. Czyli teta musi być równe 180, 45 plus 90 to jest 135, odjąć 135 stopni, czyli teta będzie równe 45 stopni. Czyli tutaj mamy znowu kąt 45 stopni. No dobrze, czyli mamy taki trójkąt, znamy już wszystkiego kąty. Teraz co możemy powiedzieć o długościach jego boków. Zastanówmy się nad przeciwprostokątną. No, przeciwprostokątna wiemy, jaką ma długość. Dlaczego wiemy? No, bo odległość od tego punktu, od środka okręgu do dowolnego punktu na obwodzie, jest równa 1, bo ten okrąg z definicji jest okręgiem jednostkowym. Czyli tutaj mamy długość 1. No to jest po prostu jeden z promieni tego okręgu. No dobrze, a jakie są długości pozostałych boków? No, tego na razie nie wiemy, a za chwilę to obliczymy. Tylko jeszcze chciałbym zidentyfikować, jaka jest relacja pomiędzy długościami tych boków, a tymi współrzędnymi. Co tutaj mamy? Tutaj mamy wartość współrzędnej x. Tutaj jest współrzędna x tego punktu. Gdzie jest współrzędna y? Współrzędna y znajduje się tutaj. Czyli to, co tutaj zaznaczyłem, to są współrzędne tego punktu x, zaznaczone na osiach, na osi x, na osi y. No i teraz ta odległość od tego punktu, od początku ładu współrzędnych, do tego punktu, to jest długość przyprostokątnej, którą teraz tutaj może na, na zielono zaznaczę. To jest długość tej przyprostokątnej. No i widzimy, że jesteśmy po ujemnej stronie osi x, czyli wartość x będzie ujemna i równa. Co do wartości bezwzględnej tej odległości. Jakakolwiek ta odległość jest i jak, którą za chwilę wyznaczymy. No natomiast ta przyprostokątna będzie równa wartości współrzędnej y, te, tego punktu przecięcia okręgu jednostkowego z naszym ramieniem kąta. Może ja teraz tutaj narysuję jeszcze raz ten sam trójkąt. W trochę większym tym razem. Spróbujemy tych samych kolorów użyć. No, powiedzmy. Czyli tutaj mamy 1. Tutaj mamy kąt 45 stopni, tutaj mamy 45 stopni. No, tu mamy kąt prosty. No i teraz co my wiemy o tym trójkącie? No wiemy, że mamy dwa takie same kąty. No i jest taka podstawowa własność z geometrii, że jeżeli trójkąt ma dwa takie same kąty, to boki, które leżą przy tych kątach, też muszą być takie same. Czyli tutaj będziemy mieli, powiedzmy, bok długości A, to wtedy ten drugi bok również musi mieć długość A. No dobrze, no to jaka jest ta długość A? No to to wyznaczymy z twierdzenia Pitagorasa, no bo napiszemy sobie takie równanie, że A do kwadratu, dodać A do kwadratu musi być równe 1 do kwadratu. Czyli 2 razy a do kwadratu jest równe 1 do kwadratu. Czyli a kwadrat jest równe 1, druga. Wyciągniemy pierwiastek z obu stron. I dostaniemy wtedy, że a musi być równe 1 przez pierwiastek z 2. No, żeby nie mieć niewymiernej liczby w mianowniku, to pomnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 2. Licznik i mianownik przez pierwiastek z dwóch. Czyli w liczniku będziemy mieli pierwiastek z 2, a w mianowniku będziemy mieli pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2, czyli 2. No to obliczyliśmy, jaka jest długość a. No to teraz możemy napisać, jakie są współrzędne tego punktu, który nas interesuje. No bo wiemy, że współrzędna x jest równa dokładnie minus tej wartości, jaką ma długość tego zielonego odcinka. Czyli ten nasz punkt będzie miał współrzędne minus pierwiastek z dwóch, przez 2, no a Y, jesteśmy po dodatniej stronie Y, czyli służona Y będzie dodatnia i jej wartość będzie równa plus tej długości tego odcinka, czyli będziemy mieli plus pierwiastek z dwóch przez 2. To są współrzędne tego punktu, które wyznaczyliśmy. No i skoro wyznaczyliśmy te współrzędne, no to możemy teraz obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych no, bo sinus to będzie po prostu współrzędna y tego punktu, a współrzędna y to jest pierwiastek z 2 przez 2. Kosinus to jest współrzędna x tego punktu, czyli to będzie minus pierwiastek z 2 przez 2. No, a tangens to jest ostatnia rzecz, która nam została do policzenia. 135 stopni to jest stosunek tych dwóch współrzędnych, czyli y, pierwiastek z 2 przez 2, podzielone przez x. Podzielone, czyli musimy pomnożyć przez odwrotność, czyli razy. No ja nie lubię pisać takich piętrowych ułamków, dlatego pomnożę przez odwrotność razy minus 2 przez pierwiastek z dwóch No i tak, dwójki się skrócą, pierwiastek z dwóch się skróci, no i zostanie nam, że tangens 135 stopni to jest po prostu minus 1. No i rozwiązaliśmy zadanie. Obliczyliśmy sinus, cosinus i tangens w 135 stopni.